Podczas Powstania Warszawskiego zginęło około 200 tysięcy warszawiaków zamieszkujących lewobrzeżną, objętą walkami powstańczymi Warszawę. W większości ludzie ci, bez względu na wiek i płeć, zostali bestialsko zamordowani w masowych egzekucjach przeprowadzanych przez oddziały zwalczające powstanie. Zgodnie z rozkazem Reichsführera SS Heinricha Himmlera należało każdego mieszkańca zabić, a miasto zrównać z ziemią. Himmler rozkazał mobilizację jednostek specjalnych, na czele których stanął SS-Obergruppenführer Erich von dem Bach-Zelewski. Dowódca doświadczony w zwalczaniu partyzantów. Na jego rozkaz SS-Gruppenführer Heinz Reinefart utworzył formację militarną. W jej skład weszły pułk z brygady SS Rona z Rosyjskiej Narodowej Armii Wyzwoleńczej pod dowództwem brygady Führera Bronisława Kamińskiego, pułk SS dowodzony przez sztandarterführera Oskara Dürrlewangera, 608 Pułk Ochrony z Wrocławia, dowodzony przez pułkownika Willego Schmidta oraz batalion zapasowy z dywizji pancerno-spadochronowej Waffen SS Hermann Göring. W zwalczaniu powstania brały także udział oddziały kozackie i azerbejdżańskie, sformowane z jeńców sowieckich. 4 sierpnia wojska zajęły pozycje wyjściowe. Nazajutrz przystąpiły do ataku na zachodnie dzielnice Warszawy, Wolę i Ochotę. Miejscem bestialstwa niemieckich zbrodniarzy były podwórza domów, piwnice, szpitale, kościoły, place fabryczne, cmentarze. Krew mordowanych przez Niemców kobiet, mężczyzn, przerażonych dzieci, księży, chorych, bezradnych starców oraz dym ich spalonych ciał osadził się na każdym skrawku tej ziemi. Na warszawskiej Woli znajduje się wiele miejsc pamięci świadczących o niemieckich zbrodniach. Są to pomniki, tablice, a także proste brzozowe krzyże postawione przez osoby prywatne. W podziemiach cerkwi świętego Jana Klimaka w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego schroniło się 61 mieszkańców okolicznych domów. Wśród nich rodzina Kępińskich, ojciec, matka z 2-letnim Sylwkiem na ręku oraz Wiesio Kępiński, 11-latek, któremu udało się zbiec z miejsca egzekucji. Była też Marysia Cyrańska, jego koleżanka z podwórka. Jesteśmy na miejscu stracenia. Dokładnie. Taka była pogoda i tak było gorąco i tak mniej więcej, bo pamiętam, że mnie słońce oślepiało, a tu już na torach tramwajowych stał karabin maszynowy. Ludzie w rowie wstali, bo to jeszcze rów był. No i to wszystko sekundy, szybko, bo to nie można tego zaplanować. I tą najkrótszą drogą na wał uciekałem. I na wale zostałem trafiony, wywaliłem się, na drugą stronę się przetoczyłem i Niemcy myśleli, że ja już nie żyję. Dopiero z zeznań sądowych wyszło to, że jeszcze druga osoba też uciekła. Właśnie nie uciekła, bo należała do godziny 17 między trupami w tym rowie. I tam koło niej ktoś oddychał, to go Niemiec dobił. Ja mówię, a może mojego ojca, może brata? Nie wiem.
Tylko stwierdzam, że jej przeżycie, Marysi, było 100 razy straszniejsze od mojego, bo ja dostałem i uciekłem, a ona sterczała, ranna. Tu wchodzi Niemiec jej na plecy, ktoś oddycha, dobija. No to czekała, wstrzymała oddech, dostanie czy nie, ale wytrzymała. Na placu znajdującej się tu kuźni 5 i 8 sierpnia żołnierze Reinefarta zamordowali około 4000 mieszkańców domów z ulicy Wolskiej oraz Grabowskiej i Elekcyjnej. W tej kuźni to się palili ludzie i to tak na wysokości 1,5 metra, taka pryzma była ustawiona. I nie wiem ile, czy to 3 metry, czy 4 miało, to jest trudno mi w tej chwili to ocenić. W każdym razie długa była ta pryzma wzdłuż tej kuźni. Palili się ludzie i przed pryzmą leżała kobieta w niebieskiej sukni, blondynka, z malutkim dzieckiem, niemowlakiem. I tak ona leżała przodem do nas. Głową odwrócona tam do tej pryzmy palących się ciał i ona się też z tym dzieciątkiem paliła. Pada komenda acht, a tu warkot samochodu, warkot silnika. I jedzie Niemiec i krzyczy z daleka, halt, halt, nie strzelać. No i ten na ten 8 zakręcił w górze chorągiewką, opuścił. Tylko słychać było znowu szczęk broni odkładanej. A taka cisza nastąpiła, że ludzie nie wierzyli i pytali się jednych drugich, czy jest to już po wszystkim, czy my na tym świecie jesteśmy, czy na tamtym. Bo sami nie wierzyli, że myśmy ocaleli. No i kazali się szczypać. I Niemiec w końcu, tam poszwargotali między sobą. No i okazuje się, że wszyscy do obozu. Z piersi tych ludzi tam obok stojących nas, to się wyrwał taki jeden jęk. O Jezu! Znajdujemy się w jednym z kilkunastu miejsc pamięci ofiar rzezi Woli. Miejsce u zbiegu obecnych ulic Alei Prymasa Tysiąclecia i Górczewskiej. Miejsce, które tak jak widzimy na tablicy, jest jednym z najliczniej wymordowano tutaj jednorazowo ludzi. Mianowicie około 12 tysięcy. Wśród tych ludzi byli lekarze, personel, chorzy pacjenci ze szpitala przy ulicy Płockiej, ze szpitala Wolskiego. Te tablice, które tutaj się znajdują, informują o imionach, nazwiskach pomordowanych Polaków, mieszkańców Woli. Przerażającym jest oczywiście fakt wieku ofiar, gdyż są i starcy, ale są i również najmłodsi, można by powiedzieć, niemowlęta. Zaczęli nas pędzić,
przez Szpital Wolski, przez Płocką, przepędzili nas właśnie tutaj. Tu nas przepędzili. Tu, tak, do tych szop. Tu były szopy i do tych szop nas już byli rozdzieleni mężczyźni od kobiet z dziećmi. Szopy były takie nieszczelne, powiedzmy sobie, przez szpary ludzie wyglądali, patrzyli, jak mężczyzn prowadzą, pędzą tutaj właśnie i strzały, strzały, strzały cały czas. Znajdujemy się nadal w miejscu zbiegu Alei Prymasa Tysiąclecia i ulicy Górczewskiej. Po drugiej stronie miejsca, gdzie rozstrzelano około 12 tysięcy ludzi. W tym miejscu, z tyłu za mną, znajdowały się hale warsztatów kolejowych. Moja osobista relacja, w tym miejscu przebywała moja 8-letnia wtedy babcia razem ze swoją matką, czyli prababcią, i z półrocznym braciszkiem. Gromadzono ludzi w tych halach, które tutaj się znajdowały. Następnie wyprowadzono na podwórze i rozstrzeliwano. No i oni nam krzyczą dalej, iść pod mur, a myśmy pod mur nie chcieli już iść. Wtedy dopiero dopadli do tych CKM-ów tutaj ustawionych, położyli się, mieli tak po nas zamiar strzelać. Ktoś z tych naszych, z tej naszej grupy krzyknął: kładźcie się na ziemię, bo będą strzelać. To myśmy wtedy, oczywiście wszyscy się położyli i twarzą do ziemi, plecami do góry. Także i oni dopiero już przy tych karabin maszynowych nie mogli strzelać, bo były ustawione na nóżkach, tak akurat na wysokości tego muru, tylko weszli wtedy między nami, chodzili między nami i strzelali. Strzelali. Ja nic nie widziałem, w ogóle po twarzą do ziemi leżałem. Matka leżała po mojego boku, po prawej stronie. Troszkę tak była wyżej niż ja leżała, bo akurat na podwyższenie z tych kartofli leżała. A ja leżałem koło matki. Matka mi lewą ręką objęła tak mnie za szyję. Ja matki trzymałem za palec tutaj, mocno ściskałem i czułem, jak jej bije puls. A jak oni weszli po raz pierwszy, zaczęli strzelać między nami, chodzili, strzelali. No i tam dużo razy zabili, inni byli ranni. I tak postrzelali może 20 minut. Potem odeszli, z powrotem tu do ulicy odeszli. A tam niektórzy w międzyczasie krzyczeli dogi, inni bluźnieli na nich, inni się modlili. No różne reakcje były ludzi. Ale ja potem po chwili poczułem, że u matki tak jakby we wnętrznościach jakby jakieś takie się gotowało, takie bulgotanie było w brzuchu. I ten puls zaczął coraz wolniej bić. Tak mniej mnie potem w ogóle przestał bić. Ja wiedziałem, że matka nie żyje jeszcze. Odezwałem się do matki, bo wiedziałem, że ich tu nie ma, tylko tu stoją. Pytam się: mamo, żyjesz? Matka nie, cisza. To ja matkę potrząsnąłem na ten palec. Mówię: mamo, żyjesz czy nie? Cisza. Miałem wtedy 13 lat. Kościół świętego Wojciecha. Powstał tu obóz przejściowy dla ludności cywilnej, która w nieludzkich warunkach oczekiwała na transport do Dulagu 121 w Pruszkowie. W pobliżu świątyni Niemcy rozstrzelali ponad 400 Polaków. Egzekucje przeprowadzano na placyku przed kościołem lub na przykościelnym cmentarzu. Ofiary zostały upamiętnione tablicą umieszczoną na ścianie frontowej kościoła. W środku znajduje się kaplica pamięci narodowej. 7-letni Staś Kicman był uczestnikiem i świadkiem tych wydarzeń.
Od razu 8 po południu przepędzono nas, tak jak opowiadałem tu, prawda, ulicą Skierniewicką, Wolską do kościoła. Selekcja mężczyźni od strony Syreny, kobiety z dziećmi od strony Sokołowskiej. Klęczeliśmy z rękoma do góry albo siedzieliśmy z rękoma do góry. Także dla mnie dziecka było to też przeżycie. Ja płakałem, pytałem mamusiu, co z nami będzie, mamusiu, co z nami będzie. I właśnie kiedy mama zobaczyła ten RKM już prawie uruchamiany, mu powiedziała, zamknij oczy, przytuliła mnie do siebie i mówi, nie będzie cię bolało. Taki, to zostało mi w pamięci i tego nikt nie wymarzy. Sierpnia, trudno powiedzieć o godzinie, ale mniej więcej południe, godzina może pierwsza, wkroczył oddział pod dowództwem oficera niemieckiego, ale członkami tego oddziału byli żołnierze z tak zwanego batalionu azerbejdżańskiego. Przyszedł oficer niemiecki otoczony tymi żołnierzami. W drzwiach szpitala stał dyrektor szpitala, chirurg Józef Piasecki, stał ksiądz kapelan szpitalny Kazimierz Ciesierski i jako tłumacz profesor Janusz Zejland z Uniwersytetu Poznańskiego, którego Niemcy wypędzili w 1939 roku i który od 1939 roku pracował w Instytucie, w Szpitalu Wolskim i on służył jako tłumacz. Niemiec wysłuchał tłumaczenia, że tutaj znajdują się wyłącznie chorzy i ranni, ale odpowiedź była niesłychanie tragiczna. Ten oficer zabrał ze sobą tych trzech mężczyzn, zaprowadził ich do gabinetu, kazał się zaprowadzić im do gabinetu dyrektora i wszyscy oni z bliskiej odległości dostali strzał tutaj w czoło. Po zamordowaniu czołówki szpitalnej wszystkim kazano wyjść, ale w szpitalu było dość dużo młodzieży, która chorowała na gruźlicę kręgosłupa. To straszna choroba, teraz też, chociaż znacznie rzadziej, ale wtedy, żeby się wyleczyć, mieć szansę wyleczenia, trzeba pół roku spędzić było w łóżeczku gipsowym, nie mogąc się ruszyć zupełnie, na opiece sióstr pielęgniarek. To więc oczywiście te dziewczęta i ci chłopcy nie mogli się ruszyć i byli zamordowani na swoich łóżkach przez Azerów. Również wszyscy ci chorzy, którzy nie mogli się ruszać. Reszcie kazano wyjść ze szpitala, wypędzono wszystkich, ustawiono na ulicy Płockiej naprzeciwko szpitala, uformowano pochód, który ulicą Płocką, Kurczewską, pod wiadukt trafił na to miejsce. Tu oczywiście sceneria była troszeczkę inna. Po drugiej stronie były duże hale, szopy, w których naprawiano tabor kolejowy, bo tutaj jest bardzo bliska linia kolejowa i była taka odboczka do reparacji wagonów. I była jedna z hal, która, jak mówią, mieściła około 1000 osób. I w tej dużej hali byli przetrzymywani pracownicy Szpitala Wolskiego, i ci chorzy, którzy mogli się poruszać albo mogli być niesieni na noszach. Niektórzy byli niesieni na noszach. I najpierw oddzielono mężczyzn od kobiet, a potem zaczęto wywoływać kobiety rzekomo do prac jakichś tam, więc wołano rozmaitymi specjalnościami. Kazano zgłaszać się mniej więcej po 20 osób. Ci ludzie wychodzili i potem siedzący w szopie słyszeli serię strzałów. Domyślali się, że tutaj giną ci, którzy przed chwilą wyszli. Tych ofiar było tak dużo, że osoby, które ocalały, bo trzy osoby z tego pogromu ocalały, były ranne, ale przeżyły i potem dały świadectwo. Więc było tych ofiar tak dużo, że kolejne grupy przed rozstrzelaniem musiały stać na zwłokach osób, które przed chwilą
przed chwilą zginęły i jeszcze się ruszały. Musiał być to straszliwy obraz. I tak przebiegło popołudnie. Wszyscy mężczyźni z naszego szpitala, oblicza się ich na około 300, zginęli. Kazali nam wychodzić. Nic nie pozwolili w zasadzie nam zabrać. Z nami była moja babcia i mój dziadek i mój wujek i mój stryjek. Wujek, bo to mamy brat, to wujek. I, którzy przyszli właśnie z ulicy Krochmalnej, żebyśmy byli wszyscy razem. No i wszystkich nas razem wypędzili z tych piwnic i przepędzili nas przez podwórko, przez takie przejścia, które były w jakiś taki sposób zrobione, żeby było po prostu szybciej się przemieszczać z ulicy na ulicę i nas wypędzili na ulicę obok, Działdowską i tam nas ustawili w rzędzie. Było nas tam bardzo dużo, bo byli to ludzie z trzech bloków Wawelberga i tam prawdopodobnie mieli nas rozstrzelać. Moja mama w tym czasie zaczęła mi coś otwierać przy szyi i ja mówię, mamo, co ty mi robisz? A mama mówi, moje dziecko, będą nas rozstrzelać, więc żebyśmy się nie męczyli, jak kula trafi, żebyśmy po prostu zginęli. I mama mi zerwała medalik mój, który miałam od Komunii Świętej. Nie wiem, co zrobiła z łańcuszkiem, ale bozię włożyła mi do ust, żebym mogła tą bozię przetrzymać i przenieść. Bo Ukraińcy, którzy wrzeszczeli bez przerwy, uchadzi, uchadzi, bystrej, bystrej, zdzierali kobietom z obrączki, pierścionki, czy ktoś miał bransoletkę, to wszystko zdzierali. I tak staliśmy na tej ulicy, czekając na to rozstrzeliwanie. A po przeciwnej ulicy, po przeciwnej stronie tej ulicy paliły się domy, leżała kobieta martwa i żywe dziecko, które się garnęło do jej piersi. Także wstrząsające to były wszystko, że tak powiem, trudno powiedzieć, widoki. To były straszne, jeśli chodzi o wszystkich ludzi i o dzieci, odczucia. Na warszawskiej Woli nie ma takiego miejsca, które nie byłoby przesiąknięte krwią jej mieszkańców. Warszawska Wola woła o pamięć, cześć i osądzenie.